dziękujemy pani Renacie Struszczyk, dyrektorowi Szkoły Podstawowej imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu i panu Łukaszowi Parusowi, dyrektorowi Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Zagórowie. Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie w imieniu burmistrza gminy Zagórów, pana Wiesława Radnieckiego oraz organizatorów na obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu w Zagórowie. Dzisiejsze spotkanie ma wymiar szczególny, a zarazem historyczny, gdyż po raz pierwszy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu w Zagórowie przy tablicy upamiętniającej Żydów z Zagórowa i okolic. Tablicę osłonięto w ubiegłym roku, 8 czerwca, w miejscu, gdzie przed wojną stała synagoga przez niemal 50 lat. Została ona spalona w 1939 roku przez Niemców. Więc jest to miejsce, które stanowiło integralną część życia religijnego, kulturalnego, społecznego zagórowskich Żydów i okolic. Tablicę odsłonili naczelny rabin polski Michael Szudrich, proboszcz parafii Zagórów Adam Czechorowski, a także proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej pastor Waldemar Wąż. W tym samym dniu, 8 czerwca 2017 roku, parlamentarzyści w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia 2018 rokiem Ireny Sendlerowej, o co wnioskował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Witamy w tym miejscu gości honorowych dzisiejszego spotkania, pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, kanclerza kapituły Orderu Uśmiechu, oraz panią Janinę Zgrzębską, córkę pani Ireny Sendlerowej, patronki na 2018 roku, sprawiedliwej wśród narodów świata i kawalera Orderu Uśmiechu. Witamy również bardzo serdecznie pana rabina Jeszua Elisa, rabina pomocniczego gminy wyznaniowej żydowskiej w Warszawie, który w latach 2010-2015 pełnił funkcję rabina Górnego Śląska oraz rabina gminy wyznaniowej żydowskiej w Katowicach. Witamy pana Szymona Krzywińskiego, wicestarostę powiatu słupeckiego. Witamy pana Stefana Zielińskiego, członka zarządu powiatu słupeckiego. Witamy pana Wiesława Radnieckiego, burmistrza gminy Zagórów wraz z kierownictwem i pracownikami Urzędu Miejskiego w Zagórowie. Witamy pana Mariana Parusa, przewodniczącego Rady Miejskiej w Zagórowie wraz z radnymi Rady Miejskiej Zagórowa. Witamy panią Magdalenę Tomczak, nauczycielkę religii w Szkole Podstawowej imienia generała Stefana Roweckiego Grota w Koziegłowach, edukatora nauczania o Holokauście. Witamy panią Annę Radniecką, prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Zagórowie wraz z wiceprezesem panem Lechem Barteckim i panem Lucjanem Rydlichowskim, przewodniczącym Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni. Witamy księdza Józefa Nowakowskiego, przedstawiciela naszej parafii zagórowskiej. Witamy pastora Waldemara Wąsza, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Witamy panów Bogusława Wojciechowskiego i Pawła Mazura, przedstawicieli Stowarzyszenia Drugie Pokolenie, potomkowie ocalałych z Holokaustu, wraz z paniami Esterą Kawką i Beatą Stopczyńską, członkiniami Poznańskiej Gminy Żydowskiej. Witamy serdecznie dyrektorów i kierowników szkół, przedszkoli, placówek oświaty, ośrodków wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, muzeów, instytucji kultury i zakładów pracy. Witamy sołtysów, jak również przedstawicieli policji, środowisk naukowych i muzycznych. Witamy starszych mieszkańców Zagórowa, nestorów ziemi zagórowskiej, którzy pamiętają życie w przedwojennym Zagórowie. Witamy przedstawicieli członków stowarzyszeń społeczno-kulturalnych zajmujących się m.in. dialogiem polsko-żydowskim i pielęgnowaniem pamięci o dziedzictwie przeszłości i przedwojennej wielokulturowości.
Witamy władze, wykładowców i członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawicieli klubu seniora. Witamy bardzo gorąco dzieci i młodzież, uczniów, nauczycieli, wychowawców ze szkół powiatowych i gminnych. Jeszcze raz witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie oraz wyrażamy naszą wdzięczność, że jesteście Państwo z nami podczas tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Żydzi żyli w Zagórowie około 150 lat, stanowiąc przed wojną 15% społeczeństwa. Mieszkali od pokoleń po sąsiedzku obok naszych dziadków i pradziadków. Prowadzili sklepy, handlowali na targach i jarmarkach. Byli mocno osadzeni w społeczności, mając wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny miasta oraz ościennych wsi. Już na samym początku II wojny światowej Żydzi zostali objęci represjami i nieludzkim traktowaniem. Jesienią 1941 roku wszyscy zostali zamordowani w lasach koło Kazimierza Biskupiego. Dziś oddajemy im hołd i pamięć. Serdecznie zapraszamy panią Magdalenę Tomczak, nauczycielkę religii, edukatora nauczania o Holokauście, członkinię Stowarzyszenia Koegzist i współorganizatorkę Dni Judaizmu w Poznaniu o zaprezentowanie wykładu pod tytułem Dlaczego powinniśmy pamiętać o Holokauście?